Gapiłem się w skupieniu przed siebie, obserwując, jak mój kubek z zupą grzybową obraca się w mikrofali. Wciąż to widziałem na obrzeżach mojego wzroku. To coś zwisające do góry nogami z sufitu. Mogłem dosłyszeć mokry charkot wydobywający się z jego gardła, poczuć obrzydliwy zapach, który wydzielało. Na mojej twarzy pozostawał zastygły, ponury wyraz, gdy z determinacją ignorowałem jego obecność. Spuściło swoją bladą twarz do poziomu mojej, zasłaniając mi widok na mikrofalówkę. Wpatrywało się prosto w moje oczy, a pustka w jego ciemnych ślepiach pozbawionych białek i tęczówek przyprawiała mnie o lodowate dreszcze. Następnie wyciągnęło jedną z wielu swoich kończyn i położyło wilgotną, zdeformowaną dłoń na mojej szyi. Przeszywający chłód w moim żołądku pogłębił się, choć powstrzymałem się od wzdrygnięcia. Wiedziałem, że powinienem to zaakceptować, uznać jego obecność i kluczyć wokół niego. Wiedziałem, że unikanie i odgradzanie się od czegoś nieuchronnie prowadzi do odwrotnego efektu. Podobnie jak uczyłem moich klientów. Twój umysł tylko bardziej zafiksowałby się na tym, co próbowałeś zignorować, dając temu moc, pewniejszy chwyt nad tobą. Ale byłem zmęczony. Nie potrafiłem tak dłużej. Mój umysł był w rozsypce. Ostatnie kilka tygodni było żmudną i bolesną bitwą o zmysły. Terroryzowało mnie i kpiło ze mnie przy każdej okazji, podczas gdy ja stosowałem wszelkiego rodzaju gimnastykę umysłową, starając się o skupienie przy wykonywaniu codziennych czynności, by nie dać mu się pokonać. Byłem na wyczerpaniu. Skończyłem już próby zaakceptowania jego obecności, mrożącej krew w żyłach, przerażającej, irytującej obecności. Skończyłem ze zmuszaniem się do koncentracji na swoich zajęciach pomimo jego obecności. Miałem ochotę go złapać, przetrzepać go, zadźgać i udusić. Jones pomagał mi trzymać się w ryzach. Uspokajał mnie, gdy traciłem nad sobą kontrolę, gdy strach i gniew brały nade mną górę. Ale moja cierpliwość została już ekstremalnie nadwyrężona. Odebrało mi pasję. Nie mogłem wykonywać swojej pracy. Nie mogłem robić tej jednej, jedynej rzeczy, nad którą pracowałem przez ponad dekadę. Jedynej rzeczy, która dawała mi spełnienie przez ostatnie kilka lat. Nie mogłem być psychologiem, mając to coś u boku. Ale spróbowałem. Przyszedłem na zaplanowaną sesję. Usiadłem tam i narzuciłem na twarz rozmaite maski. Spojrzenie pełne troski, pełne zrozumienia. Tu uśmieszek, tam kiwnięcie głową. Ale nie byłem w stanie przebrnąć przez sesję. Kiedy moja klientka siedziała naprzeciwko mnie, wylewając to, co leży jej na sercu, tamten kręcił się w tej z powrotem, dziwacznym, koślawym chodem, wpatrując się we mnie szyderczo. Przynajmniej już się do mnie nie odzywało. Odkąd wygłosiło tę jedną kwestię, zachowywało upiorną ciszę. Ale nie musiało mówić, żeby mieszać mi w głowie. W czasie trwania tej sesji przyklejało się czasami do twarzy mojej klientki, czasami przysiadało za mną. Kiedy wyciągnąłem rękę ku mojej klientce, by zaoferować jej chusteczki, wdrapał się na jej głowę i powoli przeciągnął jedną z kończyn po jej szyi, cały czas krzywiąc usta w denerwującym uśmiechu, śliniąc się. Tłumiłem przerażenie, patrząc na tę scenę, spodziewając się krwi wyciekającej z jej gardła. Ale nic się nie stało. W innym momencie poczułem dziwną pokusę, świdrującą myśl: zabij ją,
Wiedziałem, że to ono zaszyło mi ją w głowie. Jones musiał interweniować. Stał niepostrzeżenie obok klienta, instruując mnie. Pozwól jej robić to, co sobie robi. Nie musisz się starać, by to ignorować. Nie musisz kazać jej przestać, zniknąć. Po prostu pozwól temu być. Skup się na słuchaniu dziewczyny. Skup się na tym, by twoja klientka podzieliła się swoją historią. Ale nie pomógł mi. Jedyne, co zrobił, to jeszcze bardziej mnie rozproszył, potęgując hałas w mojej głowie. Nie byłem zaskoczony, kiedy moja klientka wyraziła swój dyskomfort z powodu moich dziwnych zachowań. Gdybym był w odpowiednim nastroju, pewnie bym ją za to pochwalił. Była bardzo wrażliwą i niepewną siebie dziewczyną, a jeszcze 2 miesiące temu nie odważyłaby się o tym wspomnieć. Ed, wydaje się pan bardzo rozkojarzony, powiedziała. Ciągle się pan rozgląda, nie wiem do końca za czym. Wszystko w porządku? Wpatrywałem się w nią przez kilka chwil, milcząc. Potem wziąłem się w garść. Najmocniej przepraszam, ale strasznie boli mnie głowa i brałem też leki. To naprawdę przeszkadza w mojej koncentracji. O, ja przepraszam. Czy chciałby... Urwała, niepewna i skrępowana. Zakończmy już tę sesję. Naprawdę przepraszam, że cię tu ściągnąłem. Powinienem był znać swoje granice. Dać ci znać, że nie jestem na siłach. Nie będziemy się za dzisiaj rozliczać. Strasznie mi przykro. Moja klientka podeszła do sprawy wyrozumiale i byłem jej za to wdzięczny. W chwili, gdy tylko opuściła klinikę, zalałem się łzami. Jones siedział obok mnie, nie odzywając się ani słowem. Za to również byłem wdzięczny. Może ja traciłem już zmysły? Może ta rzecz nie istniała? Może potrzebowałem poważnej pomocy psychologa? Może to była tylko halucynacja? Może Jones był tylko halucynacją Dave'a i ja też zacząłem halucynować, dlatego też widziałem Jonesa? A może tak naprawdę Dave'a nawet tam nie było? Może nawet Dave był moją halucynacją? Moją halucynacją, która halucynowała kogoś innego? Z moich ust wydobył się zduszony chichot. Zaczynałem wariować. Naprawdę. Od czasu tej jednej katastrofalnej sesji nie umówiłem się na żadną. Odwołałem wszystkie spotkania, powołując się na zły stan zdrowia. Przez ostatnie tygodnie siedziałem tylko w domu. Sam, ignorując wiadomości i sygnały ze świata zewnętrznego. Był tylko Jones, ja i to. Pikanie mikrofali wyrwało mnie z rozmyślań. Zignorowałem to coś zwisające z sufitu i wpatrujące się we mnie. Nie, zdecydowanie nie zanikało. Właściwie wydawało się być większe, silniejsze. Prawdopodobnie świetnie się bawiło, ucztując na mojej słabnącej sile życiowej. Chwyciłem kubek i natychmiast go puściłem, klnąc. Opłukiwałem przez moment świeżo poparzoną skórę pod kranem, podczas gdy Jones siedział na blacie i patrzył na strumień wody. Potem się odezwał. Wiesz, wybrało sobie taką formę. Wybrało ją, wiedząc, że będziesz się tego bał. Milczałem przez chwilę, zbierając energię, by wyrwać się z ciężkiego szoku, którym czułem się dotknięty. Zmusiłem się do odpowiedzi. Wybrało ją? Skąd wiesz? Istoty z moich stron, my możemy wybierać nasze formy. To była dla mnie nowość. Z głębin mojego emocjonalnego szamba wydobyła się bańka ciekawości. Więc wybrałeś swoją formę? Jones zawahał się na chwilę. Wyglądał na podenerwowanego.
Tak, wybrałem. Odwrócił wzrok. Co sprawiło, że wybrałeś tą formę? To był ktoś, kogo znałeś? Ktoś, kogo spotkałeś? Nie zareagował. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej, ale miałem pewne obawy, że odpowiedź nie przypadnie mi do gustu. A w tej chwili nie mogłem sobie pozwolić na więcej niespodzianek. Jones był moją jedyną ostoją zdrowego rozsądku i chciałem, żeby tak zostało. A może był wytworem mojego szaleństwa? Kto wie? Siedziałem przed telewizorem i jadłem zupę. Program prawie się kończył, kiedy Jones w końcu się odezwał. Chciałbym być wobec ciebie szczery i liczę na to, że powstrzymasz się z osądami i będziesz pamiętać o tym, co dla ciebie zrobiłem. Dla Dave'a. Pamiętał o naszych wspólnych przeżyciach. Spojrzałem na niego. Ta forma to ktoś, kogo spotkałem wcześniej. Między nami zapadła cisza. Ja też kiedyś byłem prostą istotą. Zwykłym stworem. Ślepym, nie do końca czującym. Wiedziałem tylko, że muszę się żywić. To był mój jedyny instynkt. Żywić się. Spojrzał na podłogę. Mówił szybko, jak gdyby wyduszał z siebie kolejne słowa, zanim pęknie. Wtedy natknąłem się na tego faceta, z tym, że ja nie postrzegałem go jako faceta, osobę. Uznałem go jedynie za źródło pożywienia i pochłonąłem jego energię, jego siłę życiową. I cały czas zabierałem jej po prostu tak dużo. Zwykle zmieniałem swoje źródła pożywienia, ponieważ trudno było utrzymać więź z kimś po tej stronie. Zwykle nawiązywało się połączenie i traciło je, ale on był dostrojony do mojego świata. W jakiś sposób przeplatał obydwa światy, tak jak Dave. Ale to nie byłem ja, wtedy nie. Byłem tym prostym stworkiem, więc uczepiłem się go i karmiłem się nim. Kolor powoli spływał z mojej twarzy. Żałowałem, że się zapytałem. Wtedy zacząłem nabierać wyższych form świadomości. Zacząłem przejawiać myśli inne niż poszukiwanie pokarmu. Zacząłem ożywać. Myślę, że przejmowałem jego esencję. Myślę, że wyssałem tyle jego siły życiowej, że rozwinąłem się. Ewoluowałem, zrobiłem postęp. Stałem się prawdziwą, czującą istotą i zacząłem myśleć. Najpierw myśleć jego myślami, odczuwać jego emocje. Potem zacząłem myśleć własnymi. Stałem się osobą, no o ile tym właśnie teraz jestem. Ale zanim zdałem sobie sprawę z tego, co mu robię, nabyłem moralność, by zrozumieć, że to złe. Było już za późno. Przestałem się nim żywić, ale było już za późno. Musiałem odebrać mu zbyt wiele siły życiowej. Któregoś dnia po prostu przestał oddychać. Zebrał się, by unieść głowę i popatrzył na mnie z bólem i wstydem w oczach. To była moja kolej, by odwrócić wzrok. Czułem tak głęboką winę. Wciąż czuję się winny. Więc przybrałem jego postać, aby go uhonorować, aby zachować pamięć o nim, przypominać sobie o tym, co zrobiłem. I wtedy zacząłem z nimi walczyć. Próbować powstrzymać te stworzenia, od których kiedyś się nie różniłem. Staram się odkupić swoje winy od tamtego czasu. Milczałem. Moja twarz była bez wyrazu. Powiedz coś, rzucił błagalnie Jones po długiej, nieprzyjemnej ciszy. Żywiłeś się Dave'em? Zapytałem.
tonem ostrzejszym niż zamierzałem. Nie, nie żywiłem. Nie Dave'em. Zwróciłem uwagę na jego dobór słów i ogarnął mnie strach. Nie Dave'em. A mną się żywiłeś? Jones wahał się przez dłuższą chwilę. Tak, ale tylko raz lub dwa. Dwa razy, to tyle. Wpatrywałem się w niego, przerażony, wściekły, oburzony. Ale nie odpowiedziałem ani słowem, ponieważ go potrzebowałem. Mimo wszystko, mimo przepełniającego mnie strachu, przerażenia i obrzydzenia, że się mną pożywił, nie mogłem poprosić go, żeby odszedł. Nie mógłbym stawić czoła temu czemuś w pojedynkę. Temu czemuś, co wierciło się teraz po mojej klatce piersiowej z szyderczym wyrazem radości na twarzy. Usiadłem więc i wziąłem kolejny łyk zupy. Jones siedział naprzeciwko mnie, wpatrując się z niepokojem, jak powolnie dokańczam zupę. Następnie spojrzałem mu prosto w oczy. Chcesz pomóc? Więc pomóż. Pozbądź się tego. Staram się. To długi proces. Ale jeśli byśmy tylko... Nie! Koniec z tą uważnością, pierdoleniem o koncentracji myśli. Próbowałem. Starałem się. Tak cholernie bardzo. Ale ewidentnie to nie działa. Po prostu nie. Skończyłem z tym. Chcesz pomóc? To pomóż. Zrób coś. Zrób cokolwiek. Jones spoglądał na mnie z szeroko otwartymi oczami, ze smutkiem i bezradnością wyrytymi na twarzy. Odwróciłem się i przełączyłem program na inny. Milczał przez dłuższą chwilę. Widać było, że jest pogrążony w myślach. Potem wstał, przyciągając moją uwagę. Jego wyraz twarzy stanowczy. Zrobię z tym coś. Zamierzam ci pomóc. Jak? Zamierzam pożywić się tym. Wybałuszyłem bezwiednie oczy ze zdziwienia. Zamierzasz co? Mogę się nim pożywić. Nie próbowałem tego wcześniej, no ale jeżeli korzystamy z tego samego pokarmu... Wzdrygnął się, wypowiadając te słowa. Jeśli obydwoje żywimy się ludźmi z twojego świata, być może będę mógł pożywić się nim. Coś na zasadzie dużej i małej ryby. Nie mówię, że ty jesteś w takim razie dżdżownicą czy coś. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Po prostu gapiłem się na niego. Nie wiem, jakie to będzie uczucie, ani co się stanie. Mógłbym spróbować. Spróbuję teraz, ale wolałbym, żebyś nie widział, jak to robię. Żebyś nie patrzył. Przyglądałem mu się, przetwarzając jego słowa. Potem skinąłem głową. Wyłączyłem telewizor i ruszyłem w stronę mojej sypialni. To coś spróbowało pójść za mną. Mogłem dosłyszeć jego chaotyczne kroki. Nie oglądałem się za siebie. Usłyszałem, jak Jones go chwyta. Zaskrzeczało. Nadal się nie obejrzałem, po prostu kontynuowałem drogę do sypialni i zamknąłem drzwi. Odprawiałem swój wieczorny rytuał przed snem, ignorując przeraźliwe krzyki i głośne trzaski, które rozlegały się na zewnątrz. Nie wiem, jak udało mi się zasnąć, ale się udało. A kiedy się obudziłem, uderzyły we mnie wspomnienia z poprzedniej nocy. Leżałem w łóżku, wpatrując się w sufit. Nie wiedziałem, co robić. Nagle otworzyły się drzwi. Ku mojej ogromnej uldze do pokoju wszedł Jones. Za nim nic nie podążało. Zniknęło, powiedział wprost. Nikłe poczucie ulgi zaczęło przedzierać się przez moje stalowo obite niedowierzanie. Otarłem sen z powiek i przyjrzałem mu się lepiej. W jego oczach panowała pustka.
nutka nieokreślonych emocji rysowała się na jego twarzy. Jego skóra wydawała się blada, ziemista. Z tobą wszystko w porządku? Zapytałem nieśmiało. Wyglądało na to, że cokolwiek zrobił, odcisnęło to na nim wielkie piętno. Tak, powiedział. Potem uśmiechnął się, co wydało się wymuszone. Moja ulga szybko przerodziła się w mroźny, namacalny strach. Dreszcz lęku zacisnął mi się wokół szyi. Coś było nie tak. Czułem się sparaliżowany, ale stłumiłem strach głęboko w sobie. Prawdopodobnie jest po prostu wyczerpany, wytłumaczyłem sobie desperacko w myślach. Musi po prostu odpocząć, zebrać się do kupy. Tak, powiedział, wprawiając mnie w osłupienie. Muszę tylko odpocząć. Zbiorę się do kupy. Jego uśmiech poszerzył się. Był to niepokojący, ale dziwnie znajomy uśmiech.